20 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami największych firm naszego regionu. Ja to nazywam, ponieważ bardzo często tu z nami przebywają, to już jest przyjaciel naszego domu. Inicjatywy burmistrza pana Jana Słomińskiego kontynuowane są specjalne spotkania, aby usprawnić życie naszego miasta. Po kolei zostali zaproszeni kupcy, rzemieślnicy oraz właśnie przedstawiciele firm. Na spotkaniu obok burmistrza obecni byli wicestarosta pan Krzysztof Piasek, przewodniczący Rady Miasta pan Piotr Maszny oraz członek zarządu miasta pan Zdzisław Mucha. Spotkania te są niezwykle istotne, gdyż w myśl planów rozwoju miasta należy przede wszystkim zająć się narastającym bezrobociem i obecnymi zwolnieniami z większych zakładów pracy. Także poruszono i omawiano wiele ważnych dla mieszkańców spraw, czyli tworzenie nowych miejsc pracy, wykorzystanie pustych obiektów, lokalizacja targowiska, budowa parkingu oraz wysypiska. Zajęto się również turystyką naszego regionu, powołaniem Biura Promocji Miasta oraz budową sali widowiskowo-sportowej. Jak podkreślił jeden z przedstawicieli firm, w poprzedniej kadencji nie organizowano takich spotkań, więc dla obecnego burmistrza należą się szczególne słowa podziękowania. Szersze spojrzenie na problemy miasta i gminy niewątpliwie będzie synonimem dobrego gospodarowania. To będzie nam się lepiej rozmawiało, jak będziemy sobie wszyscy sobie siedzieli, prawda? Czy Państwo pozwalają na to?